ale to nie jest bilansowanie. I takie zachowanie na dwa dni przed i jeszcze takie podejście. Chodzi tylko i wyłącznie o podejście do nas, jako rodziców. Moim zdaniem powinniście się zachować trochę inaczej następnym razem. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia. Proszę Państwa, przystępujemy do analizy uchwały 101 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w stosunku rocznym. Pierwsze, od gruntów w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania ewidentnej, grubej i tak dalej, 94,95 zł, pod wodami stojącymi 4,80 pozostaje w tym zajętej na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 40 groszów metra, niezabudowanych stojących w obszarze rewitalizacji 0,40 czy 40 groszy i od budynków lub części mieszkalnych od 1 metra 0,81 zł. W związku z prowadzeniem działalności budynków mieszkalnych lub części zajętych pod działalności gospodarczej od 1 metra 21,50 zajętych na prowadzenie działalności w okresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od powierzchni 1 metra 11,18 zł. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych od 1 metra 4,87. Piąte, pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 6,50 od budowli 2% wartości. Paragraf drugi traci moc 38. Uchwała 2017 roku. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Uzasadnienie jest, polega na tym, że po prostu jest porównanie, ile płaciliśmy, a ile płacimy. A więc w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej płaciliśmy 91 groszy, w tej chwili płacimy 95, czyli 4 grosze mamy tylko podniesione. Pod wodami i tak dalej, od 1 hektara płaciliśmy 4,63, obecnie będziemy 4,80, czyli złoty, czyli 17 groszy więcej. Dalej, pozostałe ten zajęty po drodze opłaty statutowej działalności płaciliśmy 39 groszy podatek, w tej chwili będziemy płacić 40 groszy. Proszę Państwa, niezabudowane, objęte obszarem, o którym mowa, paragraf i tak dalej, płaciliśmy 38 za metr kwadratowy groszy, w tej chwili będziemy płacić 40 groszy, czyli 2 grosze więcej. Dalej, od budynków lub części mieszkalnych za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej kwocie płaciliśmy 77 groszy, będziemy płacili 81 groszy. W związku z działalności gospodarczej budynków mieszkalnych płaciliśmy 21 zł od metra kwadratowego, w tej chwili będziemy płacić 21,50, czyli 50 groszy jest to. Zajęty na prowadzenie gospodarki w zakresie obrotu paliwem materiałem siewnym było 10,80, raczej materiałem siewnym 10,80 jest 11,18 grosza. W związku z udziałem świadczeń zdrowotnych, czyli wszystkie zakłady opieki, było 4,70, będziemy płacić 4,87. Pozostaje w tym zajętych pod prowadzeniem odpłaty statutowej działalności od metra kwadratowego było 6,47 zł, będziemy płacili 4,50. Przewiduje się, iż w wyniku podniesienia stawy podatkowej wymiar podatku od nieruchomości będzie wyższy o około 170 tysięcy złotych. Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały na sesji w listopadzie, ponieważ niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w dzienniku urzędowym z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 roku. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie w powyższej sprawie? Proszę już. Proszę Państwa, kiedyś rozmawialiśmy na jednej z komisji, że dla przedsiębiorców będziemy obniżać te podatki, żeby zachęcić do otwierania tutaj biznesu. Część firm już się tutaj od nas wyniosła. Boję się, że jak znowu podniesiemy, niestety ta lawina się nam przetoczy tak, że tu firmy nie będą chciały inwestować u nas pieniędzy, ani rozwijać swojej działalności gospodarczej. Tutaj było wspomniane, niby 1 grosz, niby 5 groszy różnicy. Proszę Państwa, też mnie dotkła ta zmiana na opłatach na czynszu, czyli na mojej też działalności, ponieważ też dzierżawię temat.
wierzawca też musiał mi podnieść. W związku z tym ja na pewno będę przeciwny temu, bo uważam, że powinniśmy teraz w tej sytuacji, co tu się dzieje, być otwarci na przedsiębiorstwa, zachęcać jednak do inwestowania, a nie podnosić podatki, bo podnosząc podatki, ja się boję, że część firm po prostu ucieknie z rabki. Bo jak ktoś ma duże powierzchnie, proszę Państwa, czy to handlowe, czy duże powierzchnie tutaj gruntowe, to naprawdę jeden grosz, dwa dla takiej osoby jest bardzo, bardzo, bardzo duże, proszę Państwa. Ja wiem, co mówię, bo na mnie też się to w pewnym sensie odbiło. To jest... Tak. Chciałbym prosić Panią, żeby mi Pani powiedziała, jak wygląda gór, bo uważam, że ministerstwo ustala górne granice podatkowe, tak? I jak wygląda górna granica do budynków związanych z działalnością gospodarczą? Tu jest 21, podnosimy 27,50. Ile? 24,50. A my mieliśmy 21, czyli. A wtedy 50 groszy, więc i tak dostaje jeszcze różnica ponad 2 zł. Czyli nie mamy maksymalnej stawki. Nie mamy maksymalnej stawki, a wszystkie, wszystkie większość miast większych czy drogich mają już w zeszłym roku 22 zł. Więc my mieliśmy 21, o złotówkę mniej niż miasta zdrowiskowe, z którym żeśmy się porównywali, jak Szczawica, Krynica, Zakopane, Nowy Targ, który również 22 zł na przyszłym roku, a my mieliśmy 21, czyli o złotówkę mniej na metrze, czyli przy 100-metrowej działalności gospodarczej w szkole i podwyżce byłoby to 50 zł wzrostu na 100-metrowej działalności gospodarczej w stosunku rocznym. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś z Państwa, dziękuję Pani uprzejmie, czy jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać? Proszę bardzo, Pani Skarbnik. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Radny, Szanowny Pani Marcin, bo od razu bym chciała powiedzieć, te stawki, które są zaplanowane teraz już, zaproponowane, te stawki również są, ta zwyżka już zaproponowana w projekcie budżetu. Jeżeli Szanowni Radni będziecie chcieli znowu obniżyć te stawki, musimy znowu szukać źródła finansowania, żeby to było to obniżne. Bo w projekcie zaplanowane już są te stawki, które teraz proponujemy. Znaczy nie, przepraszam, nie obniżyć, tylko zostawić na tym poziomie. Ja wiem, tylko proszę Państwa, no tu porównywać Szczawnicę czy Krynicę do Rabki, no, tam. Tak, do, no dokładnie, tylko proszę Państwa, tam biznes hula, a my tutaj naprawdę. Ale na 100 metrach, nie 50 groszy, ale 70 tylko myśmy tutaj wcześniej na którejś komisji mówili nawet, żeby zachęcić przedsiębiorców, a to naprawdę na pewne podmioty gospodarcze uciekły z rad. I nie zdziwmy się, że tu zaoszczędzimy parę złotych, a naprawdę ja mam sygnały od ludzi, którzy prowadzą te biznesy. Jeżeli byśmy nie znosili żadnych stawek, no to nie będziemy tego w budżecie mieć tego 176 000 zł. Nie o tyle będziemy mieć. Proszę bardzo, panią. No nie wiem, ja to tak się przysługuję temu wszystkiemu. I odnoszę wrażenie, że tu w jakimś zakresie zaczynamy bawić się troszeczkę w filantropię. Że tu nie obniżyć, tu utrzymać. Jeszcze za chwileczkę, na pewno jeszcze się spotkniemy z paroma takimi rzeczami, gdzie no to jest to trudny, trudny wybór, trudne zadanie. I tą decyzję gdzieś będzie podjąć. I nie wiem, czy ja się mylę, czy tak to działa, że jeżeli my jako miasto, mając propozycję tych stawek, czyli dolna, górna granica, że tak powiem, zrezygnujemy w jakimś tam zakresie z podniesienia, czy państwo może zareagować w stosunku do nas? No nie potrzeba wam pieniędzy, no to sobie... My to będziemy prawdzić subwencji wyrównawczej, bo...
zapewne mniejszą, bo oni biorą tą różnicę pomiędzy stawką maksymalną. Ale dostaniemy, że tak powiem, od wyjścia. Jeszcze raz, to nie tylko to wejdzie, to wejdzie. A jeszcze bym chciała powiedzieć, to jest 170, jeżeli podniesiemy te stawki, już te stawki, byście Państwo przyjęli, to jest tylko 170 tysięcy wzrostu, a potrzebujemy do oświaty 8 milionów. Dziękuję. Ktoś tu chciał Pan powiedzieć, proszę bardzo. Znaczy, ja tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć, że jest przymiarka również, żeby nam zabrać opłatę uzdrowiskową. W naszym budżecie to jest około 630 tysięcy, plus dostawaliśmy drugie tyle z ministerstwa, dziś nam chcą zabrać jedno i drugie, czyli jeszcze 1 300 000. Ale kto chce zabrać? Ministerstwo. Nie, to co myśmy zebrali, plus jeszcze to, co myśmy zebrali, drugie tyle, żeśmy dostawali. W momencie, jeżeli nam odbiorą status uzdrowiska, nie, w ogóle. To się inaczej nazywa, turystyczna będzie. A będzie turystyczna. Zamysł jest taki, żeby właśnie te miasta, które zbierają tą opłatę, niech ją zbierają dalej, będzie przekazywany do Ministerstwa Sportu. Nie będziemy dostawali, tak jak dotychczas było, drugie tyle i nie dość, że nie dostaniemy, to jeszcze nasze zbiorą, te, które tu byłyby zebrane pieniądze. Nikt się nas nie będzie. Dowolić od nich, a na wczasy. Proszę. No, jeżeli będziemy tak gospodarzyć, to będzie, zdaje się, rabka przy Spytkowicach. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały 101? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Trzynastu radnych głosowało, za 10, 1 przeciw, 2 wstrzymało się. Projekt uchwały został podjęty. Projekt uchwały 102. W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłaty uzdrowiskowej. I Rada Miejska.